bezpośrednio do gruntu możemy siać bób już od marca. Ja będę wysiewać dzisiaj taki bób o czerwonych nasionach. Jest to bób karmazyn. Więc moja rada jest taka, abyście siali bób jak najwcześniej się da. Dzięki temu unikniemy albo zminimalizujemy po prostu ilość mszycy na bobie. No to nic, zabieramy się do siania. Zobaczcie, ja już swój bób wysiałam, tak to wygląda. Teraz przysypujemy. I podlewamy. W marcu wysiewam też pietruszkę korzeniową na zagonie razem z rzodkiewką. Oprócz tego razem z pietruszką wysadzę też białą cebulę dymkę. Można również siać natkę pietruszki. Praktycznie zasada jest taka sama jak przy pietruszce korzeniowej. Teraz przejdziemy do marchewki. Ja będę wysiewać marchewkę wczesną o odmianie Amsterdam 2, ale ja zrobię akurat w przypadku marchewki w tym roku tak, że wysieję ją razem na zagonie z rzeżuchą. Jeśli chodzi o rzodkiewkę, to możecie ją uprawiać od wczesnej wiosny aż do sierpnia. I tak jak powiedziałam, w rzędzie razem z pietruszką korzeniową wysieję co kilkadziesiąt centymetrów rzodkiewkę i co kilkadziesiąt centymetrów wsadzę też cebulę, dymkę. Wszystko mamy wysiane. Słuchajcie, zajmiemy się teraz siewem marchewki. Tak jak powiedziałam, będę ją wysiewać na zagonie razem z rzeżuchą i będę wysadzać czerwoną cebulę dymkę. Od razu sobie zaznaczę, że tutaj wysiewam marchew Amsterdam, datę wysiewania. No i do dzieła! Teraz wysieję natkę pietruszki, odmiana Festival 68, taki sam proces jak przy wysiewie
pietruszki korzeniowej. Ja wysieję sobie taki mały rządek i żółtowo. I przykrywamy. Dajemy znacznik od razu. I zostało nam już tylko podlać. Morelka się moczy, ale za chwilę zostanie posadzona. Jeszcze co jest ważne, jeśli sadzimy drzewko wiosną, to pędy boczne i pęd główny skracamy. Tak mniej więcej o 1/3, tak o połowę. Pęd główny skracamy mniej. Słuchajcie, co jeszcze możecie zrobić w marcu w ogrodzie? Mianowicie marzec, a w zasadzie końcówka marca, a przełom kwietnia, to świetny czas na cięcie wrzosów. Zobaczcie, koniec marca, tulipany już całkiem sporawe wychodzą. Mam tutaj trzy kolory tulipanów, różowe, niebieskie i takie białe, biało-kremowe. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Słuchajcie, marzec to doskonały czas, żeby zacząć nawozić kwiaty cebulowe, między innymi właśnie tulipany. Także dzisiaj pokażę Wam, jak będę je nawozić. Zobaczcie, ja będę używać takiego nawozu do tulipanów. On jest do wszystkich kwiatów cebulowych, czyli możecie nim nawozić tulipany, krokusy, hiacynty, lilie i wszystkie inne kwiaty cebulowe. Producent tutaj wskazuje, żeby stosować ten nawóz trzykrotnie od wczesnej wiosny do końca maja w odstępach 3-4 tygodniowych. Więc teraz mamy koniec marca. Ja nawiozę te tulipany dzisiaj. Tutaj producent wskazuje, aby na metr kwadratowy tak mniej więcej 50 do 100 gram. Zobaczcie, to jest taki nawóz w granulacie i dwie garści tutaj rozsypię. Tak dookoła. Thank you.
teraz takim tutaj narzędziem mieszamy ten nawóz z wierzchnią warstwą gleby. Delikatnie. Podlewamy.